Marzę o takim życiu kościoła, że zawsze w naszych wspólnotach będą ludzie, którzy nigdy nie zrezygnują z pełnienia dobrych dzieł. Cześć, witajcie. Posłuchajcie, co mówi fragment słowa Bożego z Dziejów Apostolskich z 10 rozdziału, 38 werset. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i Mocą, dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać o czynieniu dobra, o czynach, o dobrych czynach, które Bóg polecił nam, abyśmy je czynili. Nie wiem, jakie jest Wasze doświadczenie, ale mam czasem takie poczucie, że niekiedy w naszych środowiskach ludzi wierzących Mamy do czynienia z pewną stygmatyzacją ruchu charyzmatycznego, któremu sami też ulegamy, i streściłbym go w ten sposób. Charyzmatycy nie są znani z czynów miłosierdzia, nie są znani z poświęcenia, nie są znani z ofiarności, ale przynajmniej wiedzą, jak wskrzeszać umarłych. I to jest prawda, że ten wymiar Bożego działania, którego, który jest taki ponadnaturalny, który ukazuje. To, że Bóg jest nieograniczony, że działa w sposób cudowny, w pełen mocy, w pełen znaków, pełen cudów, jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli zaufałeś Jezusowi, to będą towarzyszyć Twojemu życiu znaki i cuda, bo tak mówi słowo, że ci, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć, towarzyszyć im będą. I jeżeli będziesz się mierzyć z jakimś problemem, to Bóg obiecuje, że nie zostawicie z tym problemem sam. Bariera tego, co jest niemożliwe, zostaje złamana, kiedy chodzisz z Bogiem. Więc kochamy Bożą Moc i przekonaliśmy się, że Bóg może wszystko, uczymy się poruszać w tej rzeczywistości, ale czasami mamy takie myślenie pojawia się takie myślenie wśród ludzi wierzących, którzy kochają Bożą Moc. Którzy myślą w ten sposób, jeżeli nikogo dotychczas przez moje działanie jeszcze nie uzdrowiłem, nikomu nic nie wyprorokowałem, nikogo nie wskrzesiłem, to może się pojawić taka myśl, która nie pochodzi od Boga, a która jest kłamstwem diabła, która mówi w ten sposób, że jeżeli nie czynię żadnych cudownych rzeczy, jeżeli nie czynię żadnych ponadnaturalnych rzeczy, to nie czynię nic godnego uwagi dla Boga. I to jest kłamstwo. Niektórzy mówią w ten sposób: jeżeli nie czynię cudów, to moje chrześcijaństwo jest bezwartościowe. To nieprawda. Prawda jest taka, że Biblia mówi w ten sposób, że Jezus, zanim dokonał czegokolwiek um, ponadnaturalnego, zanim dokonał znaków i cudów, zanim dokonywał uwolnień, zanim dokonywał wskrzeszeń, jest napisane dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł on dobrze czyniąc. Przeszedł on dobrze czyniąc, czyniąc dobrze. Um, nie wiem, czy to widzisz, ale jeżeli dobrze czynisz, czyli czynisz dobre rzeczy, to czynisz dzieła Królestwa Bożego. Czynisz dzieła Królestwa. Czynisz te rzeczy, do których Bóg nas wezwał. Bo list do Efezja mówi w ten sposób, że jesteśmy bowiem Jego dziełem, jesteśmy Bożym dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów. Jesteśmy stworzeni dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Więc zostaliśmy powołani do tego życia dla czynienia dobra, dla czynienia dobrych rzeczy. Tu jest napisane, że i ty i ja zostaliśmy wezwani do tego, aby czynić dobro. Ale co ciekawe? Ta druga rzecz jest taka że te wszystkie dobre rzeczy, które mamy czynić, jest napisane, że zostały przygotowane dla nas z góry, abyśmy je pełnili z góry. To znaczy, że rzeczy, dla których, Jesteś na tym świecie, zostały przewidziane wcześniej, zanim jeszcze zostałeś stworzony. To znaczy, że Bóg wpierw zaplanował dobre dzieła, które będzie potrzeba wypełnić, a potem powiedział, to ty będziesz powołany i wezwany do tego konkretnego dzieła. To znaczy, że Bóg wpierw obmyślił pewien plan, a potem wybrał najlepszych ludzi do powierzonych im zadań i wtedy stworzył ciebie. Zostałeś stworzony dla dobrych czynów, zostałeś stworzony dla czynienia dobra. W Księdze Rodzaju jest taki fragment, kiedy Kain i Abel, dwaj bracia złożyli ofiary Bogu. Abel złożył ofiarę z tego co pierwsze, z tego co najlepsze i później ofiarę złożył Kain. Jest napisane, że Bóg nie przyjął tej ofiary Kaina w taki sposób jak, jak ofiarę Abla. Bo popatrzył na Kaina i zobaczył jest napisane, że jego twarz jest ponura, że jego twarz nie ma tego blasku, nie jest rozświetlona tak jak twarz Abla. Wiedział o tym, że t, e, musi w jakiś sposób wkroczyć w tą sytuację, bo jeżeli Kain za chwilę nie zmieni swojego postępowania, m, to zabije swojego brata. E, I wtedy Bóg przyszedł do niego, dając mu pewną instrukcję, dając mu pewne wskazanie, i powiedział do niego w ten sposób. Dlaczego jesteś smutny? Dlaczego Twoja twarz jest ponura? Przecież, gdybyś postępował dobrze, gdybyś czynił dobre dzieła, to jest dosłownie w, tym, w hebrajskim języku, miałbyś twarz pogodną, miałbyś twarz rozświetloną. A jeżeli nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u Twoich wrót i czyha na ciebie, a przecież to ty masz nad nim panować. Bóg pokazał Kainowi w ten sposób, że jeżeli będziesz czynić dobre rzeczy, będziesz czynić dobre dzieła, to twoja twarz będzie rozświetlona, będziesz widział rzeczywistość, będziesz widział perspektywę, która jest przed tobą we właściwy sposób, bo będziesz patrzył i będziesz chodził z podniesioną, rozświetloną głową. To znaczy, że Bóg mówi, że jeżeli będziesz czynić dobre dzieła, to sposób, w jaki patrzysz na ten świat, się zmieni. Czasem wołamy, Panie, zmień moje nastawienie do tej sytuacji, do tych okoliczności. A Pan Bóg mówi, jeżeli będziesz czynić dobre dzieła, to Twoje nastawienie się zmieni. Czyń dobro, czyń dobro. Bóg chce kształtować nasze życie poprzez dzieła, do których nas wezwał, poprzez e, pewne zadania, które nam powierzył. Poprzez sytuacje, które stają przed nami. Też przez pomoc na rzecz innym, którą zaniesiemy, na przykład ubogim, poprzez dzieła miłosierdzia, poprzez nasze gesty hojności, ofiarności, poprzez sytuacje, w których ktoś nas poprosi o pomoc i zapyta się, słuchaj, pomożesz mi w tym? Jesteś w stanie mi pomóc w takiej czy innej sytuacji, a ty powiesz, ok, jak najbardziej już jestem gotowy, bo nie wiesz, czy czasem ta sytuacja nie została przewidziana dla ciebie z góry, abyś ją wypełnił, abyś, ją, abyś wszedł w miejsce jej realizacji i że właśnie. Dla tego dzieła zostałeś powołany, dlatego tego dzieła zostałeś stworzony. Bóg chce kształtować nasze życie przez te dzieła. Nie wiem czy mnie zrozumie, jeżeli, jeżeli powiem do siebie w ten sposób, że jeżeli nie czynisz dobrych dzieł, to tak naprawdę do końca nie będziesz w stanie zobaczyć tego świata takim, jakim naprawdę jest. Dlatego, że nie spotkasz się z biedą, nie spotkasz się z tymi trudnościami, z tym bólem, z cierpieniem. A po to właśnie zostaliśmy wezwani na ten świat, aby stanąć naprzeciw tym sytuacjom i pokazać, że z Bogiem jest możliwość wyjścia, wyjścia z, z tychże sytuacji. Święty Jakub napisał w swoim liście nawet, nawet więcej, powiedział w ten sposób, że jeżeli możesz czynić dobre dzieła, a ich nie czynisz, to grzeszysz. Kto umie czynić dobrze, a nie czyni, grzeszty z jest list do Jakuba 4,17. My, wierzący, jesteśmy znani i mamy być znani z dobrych czynów, z dobrych dzieł, z dobrych sytuacji. Ich poligonem dla trenowania tych dobrych czynów jest wspólnota. Potrzebujesz wspólnoty, aby, aby móc je trenować, aby móc kształtować się w ten sposób. Pamiętam taki czas w moim życiu, w którym było mi bardzo trudno. Przeżywałem dość duży, dość duży kryzys, dość duży ból w moim sercu miał miejsce. Z uwagi na różne sytuacje, okoliczności, w których w danym czasie byłem. I pogrążyłem w takim, takim smutku, oddając każdy mój dzień Bogu, pewnego dnia ktoś zapukał do moich drzwi. I otwarłem i zobaczyłem, że po drugiej stronie stoi mężczyzna z dużym bukietem kwiatów. I myślałem, że pewnie do mojej żony, albo nie wiedziałem w ogóle, po co on tam stoi. A mówi, że właśnie ma kwiaty i że ma kwiaty dla mnie. I wziąłem te kwiaty, i zobaczyłem że karteczkę, pomyślałem sobie, że kto był taki, taki dobry, żeby taki, taki gest uczynić. I ta osoba się nie podpisała. Napisała o miłości, którą Bóg ma do mnie, i podpisała, po prostu napisała krótko: Bóg. Do dzisiejszego dnia nie wiem, kto to zrobił. Nie wiem, kto był tą osobą, która uczyniła to dzieło. Ale w tamtym czasie to był to było dla mnie bardzo ważny gest miłości, który bardzo wiele zmienił. To było dla mnie głębokie doświadczenie miłości Bożej, która przychodzi do mojego życia przez ten drobny, a może nawet niedrobny gest. Znam jedną taką historię, pewnej rodziny, która usiadła do stołu razem ze swoimi dziećmi i nie było pieniędzy w domu i nic nie było w lodówce. Rodzina zasiadła do stołu, były, były talerze, było nakrycie na tym stole Rodzice wzięli dzieci za ręce, zaczęli się modlić o to, aby Pan Bóg pobłogosławił to, czego tak naprawdę nie mieli, prosząc Go o to, aby pobłogosławił ten posiłek. I dzieci pytają, tato, mamo, ale co my zjemy, przecież nic nie ma na stole. I po tej modlitwie dziecko podeszło do lodówki, otworzyło lodówkę i znalazło tam jedzenie, którego nie było. I jedna cudowna historia, o której słyszałem od ludzi, których znam. Ale my często, jak doświadczamy takich sytuacji, mówimy w ten sposób: Boże, jesteś niesamowicie dobry, jesteś, jesteś cudowny, robisz rzeczy, których, które przekraczają nasze, nasze myślenie, nasze pojęcie, czynisz znaki, cuda, tak jak 2000 lat temu, czynisz też dzisiaj. Ale tak naprawdę jest tak mało ludzi, którzy w takich sytuacjach są tymi, którzy właśnie przyjeżdżają do sklepu, aby zrobić zakupy i aby sami, oni sami mogli stać się cudem w życiu tej rodziny, która dzisiaj nie ma co jeść, albo która dzisiaj potrzebuje wsparcia. Więc to właśnie ty i ja jesteśmy powołani do tego typu dzieł, do tego typu rzeczy, aby je czynić. Co więcej, list do Tymuteusza mówi w ten sposób, posłuchajcie, wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości i posłuchajcie dlaczego, aby każdy człowiek, czyli każdy mężczyzna i każda kobieta był doskonały i przysposobiony do każdego dobrego czynu. Do każdego dobrego czynu. Często mówimy o tym, że czytamy Biblię po to, żeby poznać jak najlepiej jej, jej autora, i to jest fundamentalne, ale ten werset mówi o tym, że czytamy Biblię po to, żeby należycie być przygotowanym do każdego dobrego dzieła, które Bóg stawia w naszym życiu, które Bóg kładzie przed naszym życiem, do którego zostaliśmy zaproszeni przez Boga. I nie wiem, czy to widzicie, ale. Biblia mówi, że jeżeli nie czynię tych dobrych dzieł, jeżeli nie czynię dobra w moim życiu, jeżeli nie podejmuję tych, tych dobrych wyzwań, które Bóg kładzie przede mną, to tak naprawdę minąłem się z celem, dla, dla którego tu jestem, bo zostałeś stworzony po to, aby czynić dobre dzieła. Zostaje stworzone po to, aby te dobre dzieła, które Bóg przygotował z góry dla Ciebie, były wypełnione przez Ciebie. Więc Biblia zostaje nam dana po to, abyśmy byli trenowani, abyśmy byli kształtowani, abyśmy byli przygotowywani, abyśmy byli korygowani w naszym życiu, po to, aby być dobrze przygotowanymi do pełnienia każdego dobrego dzieła. Kiedy Pan Jezus chodził po, po tym świecie, powiedział w ten sposób: Ja jestem światło, światłem świata, jestem światłością świata. Potem przed do uczniów i powiedział im w ten sposób: Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, bo nie zapala się też światło i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. I powiedział w ten sposób: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Niech świeci wasze światło w ten sposób, aby ludzie widząc wasze życie, popatrzyli na was i zobaczyli przez te dzieła, które czynicie, zobaczyli Ojca i oddali chwałę Ojcu. Nie wiem, czy to widzisz, ale tu jest napisane o tym, że te dobre czyny, które ty i ja mamy pełnić, one świecą. One świecą naturą Boga. One wskazują na Boga. Więc jesteśmy po to posłani, aby nasze światło, które mamy w sobie, które jest wewnątrz nas. W taki sposób świeciło, aby ludzie widzieli nasze dobre czyny, aby je widzieli, aby je dostrzegali, aby one były czytelne, aby one były jawne i aby przez to, co zobaczą, chwalili Ojca, który jest w niebie. Mnie bardzo dotyka takie, taka historia, takie świadectwo. Pewnej wspólnoty z miasta Augusta w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. To jest ekumeniczna wspólnota mająca 700 osób, 700 członków, którzy podjęli decyzję 40 lat temu, że to co będą robić jako wspólnota, to będą zbierać fundusze w ramach swoich dziesięci, w ramach swojej wspólnoty, po to, aby móc jakąś część z tych środków przeznaczać na zakup bardzo starych, zrujnowanych mieszkań, które zaczęli odnawiać. Tych mieszkań kupili na, na przestrzeni 40 lat 240 i te 240 mieszkań zostało odnowionych, wyremontowanych i zaczęli je wynajmować dla najuboższych mieszkańców miasta Augusta. Ono liczy około pół miliona mieszkańców. I udostępniając te mieszkania, ci ludzie dostają. Ceny, której nie dostają nigdzie indziej za takie mieszkanie, i jednocześnie każda z rodzin, czy każda z tych ubogich osób dostaje opiekuna ze Wspólnoty, który też służy tej osobie, która troszczy się o nią na poziomie społecznym, na poziomie materialnym, też na poziomie duchowym. I to, co jest niezwykłe na przestrzeni tych 40 lat, to poziom ubóstwa w mieście. E, spadł do poziomu najniższego ze wszystkich e, miejscowości w tym stanie, e, i miasto e, Augusta rozpoznało, że powodem, dla którego tak się stało, były właśnie te dobre dzieła, te dobre czyny, e, które podjęła tamtejsza wspólnota. To jest coś, co, co mnie urzeka, bo to światło e, w taki sposób świeci przed e, ludźmi z całego miasta, że ludzie rozpoznają, że to robią ludzie Boga e, i tym samym wskazują na Jego chwałę, że to chodzi o Niego. Myślę, że wiele naszych wspólnot i wielu ludzi wierzących w naszym kraju doświadcza w ostatnim czasie wielu ponadnaturalnych poruszeń od Boga. Doświadczamy wielu znaków, doświadczamy wielu cudów, doświadczamy wielu uzdrowień. Widzimy, jak Bóg wkracza z mocą, wkracza za swoją chwałą. Był też taki czas, kiedy tych rzeczy nie było. I z pewnością mamy różne sezony w życiu z Bogiem, kiedy te rzeczy mają miejsce, kiedy tych rzeczy nie ma. Ale wiecie co? Myślę o tym, że. Marzę o takim życiu kościoła, w którym bez względu na to, czy te rzeczy się dzieją, czy się nie dzieją, czy się dzieją w Twoim życiu, czy moim, czy się nie dzieją, że zawsze w naszych wspólnotach będą ludzie, którzy bez względu na to, co się dzieje w tej przestrzeni, nigdy nie zrezygnują z pełnienia dobrych dział. Którzy nigdy nie zrezygnują z bycia tymi, którzy czynią dobro z uwagi na Boga, którzy czynią dobro, ponieważ, to są, ponieważ wiedzą, że to są dzieła Królestwa i którzy wiedzą o tym, że kiedy ktoś zadzwoni do nich z pytaniem, czy mi pomożesz, wezmą pod uwagę, że może właśnie dla tego dzieła, o które ten mój brat czy moja siostra prosi, że może właśnie dla tych dzieł zostali powołani tutaj na ziemię przez Pana Boga. I że właśnie z uwagi na tę sytuację, to zdarzenie, Tą historię, czy te osoby, która stoi przed nią, że może właśnie dlatego znajdzie się tu na ziemi. I tego chcę Tobie życzyć i też sobie. I modlę się o to, aby każdy z nas był do tego gotowy i abyś Ty był gotowy uczynić dzisiaj dobro i zatrzymał się dla jednej osoby. Dzięki.